Brazylia to taki kraj w Ameryce Południowej, w którym nie brakuje wysokich górskich szczytów. Pomiędzy dwoma z nich płynie rzeka. Na dwóch jej brzegach dawno, dawno temu leżały dwie wioski, a ponieważ rzeka była szeroka, to mieszkańcy obu wiosek nic o sobie nawzajem nie wiedzieli. Dwie wioski, choć były tak blisko siebie, bardzo się od siebie różniły. Na prawym brzegu leżała wioska, której mieszkańcy nie mogli uprawiać pól, bo ziemia była kamienista. Nie mogli też szukać lepszej ziemi z dala od rzeki, bo ich domy stały na wąskiej polanie pomiędzy brzegiem a stromymi skałami. Gdy mieszkańcy biednej wioski zastanawiali się, czy kiedykolwiek zjedzą coś innego niż nieliczne złowione w rzece ryby, mieszkańcy drugiej wioski wytyczali właśnie miejsca pod kolejne uprawy. Bo to była bogata wioska, która mogła mieć tyle pól, ile chciała. Żyzne grunty ciągnęły się po horyzont. Płynęły lata. Mieszkańcy biednej wioski byli coraz biedniejsi. Brakowało jedzenia. Przybywało ludzi, bo rodziły się dzieci. Wioska dosłownie pękała w szwach. Z kolei mieszkańcy bogatej wioski mieli już tak dużo pól i tak dużo plonów, że gniły niezebrane, bo nie starczało rąk do pracy. Na jednym brzegu rzeki nie było z czego ugotować obiadu, a na drugim marnowały się warzywa, którymi mogłaby się przecież najeść cała biedna wioska. Pewnego dnia, przypadkiem, całkiem pojawił się w okolicy czarodziej, stary mędrzec. Postanowił zaskoczyć mieszkańców obu wiosek i nocą wyczarował most. Co to? Jak to? Mieszkańcy bogatej wioski nie mogli uwierzyć własnym oczom. Wybrali jednego odważnego wojownika, by przeszedł przez most i zobaczył, co jest po drugiej stronie. Słuchajcie, tam jest bardzo dużo głodnych i biednych, opowiadał, gdy wrócił. Mieszkańcy biednej wioski też nie mogli wyjść ze zdumienia nad mostem i też wydelegowali jednego ze swoich, by poszedł na zwiady. Słuchajcie, tam są pola po horyzont i tak mało mieszkańców, że nie ma kto zbierać plonów, opowiedział, gdy wrócił. W obu wioskach przez całą noc trwały narady. Rano na moście spotkali się wszyscy mieszkańcy obu wsi. A może byście zajęli się naszymi polami, których nie masz kto obrabiać? Zaproponowali bogaci biednym. Pomożemy wam i podzielimy się z wami zebranym jedzeniem, bo my wyłapaliśmy wszystkie ryby w naszej rzece. Zaproponowali biedni bogatym. Wtedy objawił się mistrz czarodziej. To ja wam wyczarowałem ten most, bo do końca świata nie zdecydowalibyście się, żeby poznać jedni drugich i zacząć współpracować, wyjaśnił. Gdyby nie ten most, to nie wiemy, co by z nami było, zakrzyknęli mieszkańcy. Dziękujemy ci, wielki mistrzu. Mądry Bernardo tylko się uśmiechnął. Sami mogliście wybudować ten most, ale baliście się siebie. Tymczasem razem jesteście przecież silniejsi. Ludzie powinni budować mosty, dzięki którym jedni poznają drugich, a obcy stają się bliscy. Czasem nie ma rzeki, a i tak niezbędny jest most. Most w naszych głowach, który pozwala zrozumieć, że jesteście sobie nawzajem potrzebni, wyjaśnił mistrz. Po czym zniknął w gęstwinie lasu. Od tego czasu dwie wsie stały się jedną, przez którą płynie rzeka, a przez rzekę biegnie most. Nikt już nie jest w niej biedny i nie ma zmarnowanych plonów, a mieszkańcy pojęli, ile daje nam współpraca.